Ej, ty moje łowiecki, nie rusza, nie rusza. To tak, gdyby się wypił jednego, to inaczej, nikt z tym głosu. Takie powinno się osyć robić. Taki to rezultaty, skóra cińczko jest. Próbujcie. Amerzysta. Najdobrze, fajnie wczoraj przywieziono dziewczyny. To jest oryginalne ostatnie? To jest po prostu bałtyckie oryginalne. To prawdziwe. Które najświeższe? Wszystkie świeże, tylko wydmuchane przez wiatr. Na co nie mam naprawdę wpływu, możemy grzebać od skóry. Aha. Świeże mają wszystkie jednakową, bo rano przywiezione. To wygląda, jakby miał taką skorupę. Nie, bo jak wieje wiatr, to po prostu tak jest dmucha. To, co skarby teraz kosztujecie, to jest taki bardzo delikatny. Każdy do piwka. A co to znaczy, że jest długoterminowy? A to tylko babcia dmuchła taki napis. Słuchajcie, każdy serek, jak jest świeży, to wam posiedzi ze 2 tygodnie. No chyba, że kupicie jakiegoś ciula starego, to przyniesie do chałupy, to będzie świski. A da się takie kupić? Wątpicie w to? Tu sprzedaję takie wynalazki, że sobie państwo sprawy nie zdajecie. Zakopane to nie tylko górski kurort i piękne widoki, ale też królestwo oscypka. Odwiedzając Podhale, prawie każdy chce spróbować tego lokalnego sera. Wybraliśmy się do Zakopanego, by sprawdzić, gdzie można dostać ten oryginalny przysmak i jak działa oscypkowy biznes. Czy wiecie państwo, z czego taki oscypek powinien się składać, co powinien mieć w sobie? Tak naprawdę to nie. Nie wiemy. Są smaczne, no to co tutaj się... Co to chodzi? Co tutaj mamy się doszukiwać? Tak, oczywiście. Podobno z mleka koziego. Owczego. Owczego, ale... Chyba większość to jest skrowy. Czy pytacie sprzedawców, z czego jest ten oscypek? No, a każdy powie to samo. Znaczy inaczej, mówi się to, co się chce usłyszeć, tak? Więc jeżeli turysta zapyta, z czego, to łowcy przed chwilą my to wzięli. Mimo, że oscypka chroni prawo unijne, to jest on jednym z najchętniej podrabianych ze wszystkich serów. W 2008 roku został wpisany na listę polskich wyrobów regionalnych w Unii Europejskiej, a jego nazwa jest ściśle strzeżona. Ten prawdziwy ma kształt dwustronnego stożka i dostaniemy go wyłącznie od maja do października, czyli w okresie wypasu owiec. Wytwarza się go tradycyjną metodą w takich jak ta bacówkach. Tutaj, w tej beczce, to pan teraz zbiera ten ser, tak? Tak, tak. Ja go nabiją do takiego worka i później dałem, żeby on stał taką kulkę, a oni później tamci wykonują inną robotę właśnie. Wypuczują serwatkę i tam go zakładam do formy, no i formują. To jest robotę kupę z oscypką. A co to znaczy, że oscypek ma swoją nazwę chronioną, prawda? Że to jest taki produkt regionalny. No powinni mieć, no, ale nie jest tak. Nie. To znaczy? To jest nie będę się odbywać. Oscypek ma prestiżową nazwę, musi więc spełniać restrykcyjne wymogi. Powinien mieć przynajmniej 60% mleka owczego. Smak wyrazisty i lekko słonawy. Klienci słono za niego płacą, a często otrzymują produkt o innym składzie i krótszym terminie ważności. O tym, że turyści są oszukiwani prawie na każdym kroku, rozmawiamy z byłym menadżerem jednej z restauracji na Krupówkach. Mężczyzna ma wśród swoich znajomych wielu handlarzy, którzy sprzedają podróbki. Zgodził się na rozmowę, jednak prosi o anonimowość. Jak duża to jest skala problemu na Podhalu? To jest potęga. Tu każdy kombinuje jak może. Większość w 70% robi tak, że farbuje. Czy tam z herbatą robią, czy tam z kawą. Robią taki wywar, no i wkładają i moczą się do oscypki, żeby nabrały koloru, niby że są benzyna specjalne. One są mrożone, sprzedawane. Jak są niesprzedawane, no to znowu są mrożone i tak jak w kółko idzie. Dla nich się liczy, no, pieniądz i tyle.